Witam serdecznie, moi drodzy. Wakacje wybuchły pełnią życia i już na pewno będziecie teraz snuli plany na to, jak spędzić ten wolny czas od szkoły. Nieważne, czy jesteście studentem, czy uczniem, na pewno planujecie w te wakacje trochę odpocząć. Dlatego powstał ten film z aplikacjami, które prawdopodobnie ułatwią wam życie w wakacje. Ciekawi? Zapraszam! Pierwsza aplikacja, o której nie można zapomnieć, jest Co Gdzie. Aplikacja dostępna jest tylko dla użytkowników Androida i skupia w sobie rzeczy, które dzieją się w Twojej okolicy. Wakacje to taki czas, że odbywają się dni miast, koncerty, eventy, przeróżne premiery, przeróżne wydarzenia kulturalne. Jest tego cała masa, więc żeby nie przegapić czegoś, co może nas interesować, warto zainstalować sobie właśnie tę aplikację. Skupia ona w sobie te wszystkie rzeczy. Po tym, jak zainstalujecie aplikację, musicie wybrać lokalizację, która Was interesuje. No i wtedy tak naprawdę czekajcie tylko na powiadomienia i śledzicie kalendarz przeróżnych wydarzeń. Ja to w ogóle myślę, że takie aplikacje z ważnymi imprezami i wydarzeniami kulturalnymi powinny być robione przez Ministerstwo Cyfryzacji i powinny dotyczyć jednego województwa, znaczy każdego z osobna województwa, po to, żeby się to właśnie nie myliło. No ale cóż, może to taki pomysł. Następna aplikacja, zapewne ją dobrze znacie, ale warto może ją sobie odświeżyć i zainstalować na telefonie, to Booking.com. Polega to tylko i wyłącznie na tym, żeby zarezerwować sobie jakiś hotel w określonym czasie. Aplikacja skupia w sobie kwatery prywatne, hotele, hostele, schroniska i różne tego typu rzeczy. Także jeżeli planujecie wypad ze znajomymi i nieważne są jakoś super wygórowane warunki, no to pewnie znajdziecie tam odpowiedni nocleg na jedną czy dwie noce. Oczywiście znajdziecie też wysokiej klasy hotele, no ale upraszczam to bardzo. Do tego samego służy kolejna aplikacja, czyli Airbnb. Tutaj z kolei mam do czynienia tylko i wyłącznie z kwaterami prywatnymi, więc jeżeli ktoś na przykład udostępnia tylko swój pokój na wakacje, możemy śmiało sobie na jedną czy dwie noce się tam zatrzymać. Albo całe mieszkanie w innym państwie. Działa to bardzo fajnie, dlatego że system płatności jest spoko, ponieważ przelewamy pieniążki dla Airbnb, a nie bezpośrednio dla wynajmującego, więc wszystko jest dosyć mocno chronione. Kolejna aplikacja to e-podróżnik. Oczywiście jest kilka aplikacji tego pokroju. No ja polecam akurat e-podróżnika, bo często zdarzało mi się korzystać. I jest to przydatne dla osób, które podróżują nie swoim samochodem, tylko właśnie komunikacją miejską, komunikacją międzymiastową itd., itd. Wystarczy wpisać, gdzie chcemy jechać, datę i tak naprawdę mamy serię połączeń, jak poukładać swoją trasę, kiedy do jakiego pociągu lub autobusu się przesiąść, żeby trafić na miejsce. Jeżeli planujemy dalsze wypady poza granice naszego pięknego kraju, to z pewnością przyda Wam się aplikacja, która nazywa się Skyscanner. I tutaj mamy do czynienia z lotami, możemy ustawić sobie promocje, alarmy cenowe i przeróżne rzeczy. Warto, sam wiem to z praktyki, że ustawić sobie jakiś alert cenowy na wybrane miasto, do którego chcielibyśmy polecieć samolotem i trochę poczekać, bo zdarzają się naprawdę niezłe promocje. Kolejna aplikacja przychodzi od Google'a i nazywa się TripAdvisor, a raczej chyba TripAdvisor. No w każdym razie, chodzi o to, że jeżeli jesteśmy już w jakimś turystycznym miejscu, ale nie za bardzo wiemy, gdzie i jak się poruszać, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie jest fajne kino albo dobry teatr, co teraz jest grane, no to ta aplikacja wszystko nam powie, tym bardziej, że mamy jeszcze możliwość ocenienia jakiejś atrakcji i wtedy inne osoby będą wiedziały, czy warto tam iść, czy nie. Tak samo my możemy korzystać z opinii już wcześniej wystawionych przez inne osoby. Szerzej o tej aplikacji już kiedyś mówiłem i znajdziecie to gdzieś w tej karcie na górze. Ostatnia już aplikacja dotyczy też wyjazdów zagranicznych, bo czasami jak jedziemy sobie w bardziej egzotyczne miejsce, to nie wiemy za bardzo, jak się zachować, jaka tam jest waluta, co zobaczyć, jacy są ludzie, jak są nastawieni do Polaków. I tutaj z pomocą przychodzi nam aplikacja, która nazywa się iPolak. Wystarczy wybrać państwo, które nas interesuje i mamy tam garść przydatnych informacji, dzięki którym na pewno nie zabłądzimy i na pewno nie zastrzelą nas za to, że na przykład pijemy alkohol w Iranie, czego nie polecam. Aplikacja może nas uratować nawet w dosyć krytycznej sytuacji, ponieważ znajdziemy tam na przykład kontakt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
konsulatu czy ambasady, która jest w danym kraju. To by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona aplikacja w czasie wakacji, co Wam najbardziej pomaga. Może aplikacja lokalna, może ta, która wyszukuje tanie loty, a może ta, która łączy Was z różnymi miastami poprzez komunikację miejską. Dajcie koniecznie znać w komentarzu i pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, wtedy kolejne filmy Was na pewno nie ominą. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, łapce do góry. Cześć!